Dzień dobry, nazywam się Magdalena Bełza-Gajdzica. Mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejny webinar z cyklu Świadomy Uś Autyzm. Mieli Państwo okazję uczestniczyć już w kilku webinarach z naszego cyklu. Zapoznali się Państwo z postacią wybitnego brytyjskiego sawanta Daniela Tamenta, który zaprosił Państwa w podróż po historii swojego życia, który pokazał Państwu, jak funkcjonuje osoba ze spektrum zaburzeń autystycznych z zespołem Aspergera. Daniel pokazał siebie jako osobę, która odniosła sukces, osobę szczęśliwą, zadowoloną ze swojego życia. Ja w dzisiejszym naszym webinarze przypadło mi trochę mniej przyjemne zadanie, a mianowicie po takim wprowadzeniu przez Daniela, który mówił z własnej perspektywy, własnych doświadczeń jako osoby, która jest obdarowana, można powiedzieć, zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ja postaram się przybliżyć Państwu, czym autyzm tak naprawdę jest, odnosząc się do próby zdefiniowania tego pojęcia, ale też zapoznania z takim krótkim rysem historycznym, jak ewoluowało to pojęcie na przestrzeni lat, ale także właśnie zapoznania z tym, co dzieje się po tym, jak dostanie się diagnozę zaburzenia ze spektrum autyzmu, a żeby do tego dotrzeć, to również trzeba nawiązać nieco do samej diagnozy. I oczywiście bardzo ważną i istotną kwestią jest to, żeby pokazać, w jaki sposób funkcjonuje i myśli osoba ze spektrum zaburzeń autystycznych. Jeśli chodzi o definiowanie spektrum autyzmu, samo pojęcie autyzm wywodzi się z greckiego i oznacza nic innego jak sam. Jak dobrze to opisuje taką podstawową cechę charakteryzującą większość osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Sam. To pojęcie też przewija się na tle historycznym, jak rozwijało się i jak ewoluowało właśnie w przestrzeni historii. Definiowanie nie jest sprawą prostą, mimo że kryteria zarówno w przypadku klasyfikacji DSM-5, obecnie obowiązującej i ICD-10, na której opieramy się w naszym systemie polskim, są dosyć dobrze opisane, jednakże ten wachlarz symptomów i objawów zaburzeń należących do spektrum autyzmu jest bardzo szeroki. Przemek. 13-letni chłopak, nie mówiący, nie posługujący się mową werbalną, posługujący się alternatywnym sposobem komunikacji, używający książki obrazkowej. Obrazków, które pozwalają mu wyrazić emocje, pozwalają mu wyrazić jego myśli, jego rozterki, jego trudności, obawy, ale też to, co siedzi i czym chce się podzielić jako osoba szczęśliwa. W momencie, kiedy zaczyna być smutny, kiedy zaczyna być zdenerwowany, zaczyna się kołysać, zaczyna uderzać głową w ścianę, aż rozetnie sobie skórę na głowie w taki sposób, że trzeba ją zszywać. Gabryś, drugi 13-latek, diagnoza spektrum zaburzeń autystycznych. Zupełnie inny wachlarz objawów i symptomów. Utalentowany matematycznie, potrafiący w mig policzyć i wykonać skomplikowane matematyczne operacje, które nam osobiście nie śnią się nawet, żeby coś takiego w pamięci próbować policzyć. On to robi po prostu bez żadnego zastanowienia. Ale kiedy przychodzi do nawiązania jakichkolwiek relacji, interakcji interpersonalnych, relacji interpersonalnych, tu zaczynają się schody, tu zaczynają się problemy. Nie potrafi nawiązać kontaktu wzrokowego, nie potrafi podjąć rozmowy, nie potrafi nawiązać relacji i tych relacji podtrzymać. Zaczyna się wycofywać, zaczyna się denerwować, zaczyna zamykać się w swoim świecie. Dwaj chłopcy, ta sama diagnoza, spektrum zaburzeń autystycznych. Dorzucając do tego wszystkiego jeszcze postać, którą poznali Państwo na poprzednich webinarach i mogli Państwo zobaczyć, jak funkcjonuje osoba
właśnie utalentowana, wysoko funkcjonująca z zespołem Aspergera. Ten cały wachlarz też pokazuje, jak trudne jest do zdefiniowania pojęcie autyzmu. Dlatego często też używa się takiego parasola jako symbolu, który jakby pod swoim kloszem zawiera bardzo zróżnicowane objawy i symptomy. Począwszy od tych bardzo wycofanych, od takie postacie, które są związane z brakiem mowy, z brakiem wykształconej mowy, z niepełnosprawnością intelektualną, a po drugiej stronie parasola osoba wysoko funkcjonująca, z bardzo dobrze rozwiniętą mową, wręcz mową, którą często nazywamy mową profesora, małego profesorka, czyli osobą, czyli takim dzieckiem, które w momencie, kiedy jest zainteresowany jakimś tematem, potrafi słownictwem przewyższać niejednego dorosłego. Wykorzystuje taką mowę, która jest nieadekwatna do jego poziomu wiekowego. Kolejna sytuacja, czyli osoby z jednej strony parasola, które są bardzo wycofane, zamknięte w sobie, nie nawiązujące relacji, nie nawiązujące kontaktu wzrokowego, po takie, które są bardzo chętne do tych kontaktów, bardzo otwarte i wręcz czasami nawet przez niektórych nazywane jako natarczywe w oczekiwaniu na ten kontakt. Proszę zobaczyć, jaka duża jest rozpiętość właśnie w tych objawach i symptomach i potrzebach, które przejawiają osoby ze spektrum autyzmu. Żeby móc też zobaczyć, jak to pojęcie zostało wprowadzone do obiegu i jak ewoluowało, należałoby odnieść się chwileczkę i wrócić do kart historii. Po raz pierwszy to pojęcie zostało użyte do opisywania cech charakteryzujących osoby schizofreniczne, które przejawiały takie ekstremalne formy wycofania się. Po raz pierwszy to pojęcie zostało użyte przez szwajcarskiego psychiatrę Eugenia Bleurera, który nie używał go w takim charakterze jednostki chorobowej, ale właśnie do opisu tych specyficznych, ekstremalnych form wycofania się. Dopiero po 30 latach amerykański psychiatra Leo Kanner poprzez przedstawienie wyników badań, które prowadził, które opublikował w 1943 roku, a które przeprowadził wśród 11 osób, które właśnie przejawiały określone symptomy i u których zauważył pewną taką jednostkę chorobową, którą nazwał autystyczne zaburzenia kontaktu afektywnego. Mniej więcej w tym samym czasie austriacki psychiatra Hans Asperger, który również badał podobne przypadki, doszedł do bardzo podobnych wniosków. W 1944 roku opublikował badania, które wykazywały, że badane przez niego dzieci charakteryzują się taką właśnie ekstremalną autystyczną samotnością. Ta ekstremalna autystyczna samotność pojawiała się właśnie też przy opisie tych przypadków schizofrenicznych opisanych przez szwajcarskiego psychiatrę. Proszę zauważyć, że obaj panowie, i Hans Asperger, i Leo Kanner, pracowali niezależnie. Mniej więcej w tym samym czasie doszli do tych samych wniosków. Doszukując się pewnych wspólnych cech i pewnych cech autystycznych u schizofreników, doszli do wniosku, że autyzm powinien być traktowany jako oddzielna jednostka chorobowa, samodzielna, niezależna jednostka chorobowa. Doszli oni do wniosku, że te osoby charakteryzują się pewnymi wspólnymi cechami. Do tych cech przede wszystkim zaliczyli właśnie tą autystyczną samotność, czyli takie też stereotypowe zachowania i przede wszystkim odcinanie się od rzeczywistości. Zaliczyli również taką cechę, która charakteryzowała te osoby, a mianowicie skupianie przede wszystkim uwagi na rzeczach, a nie na ludziach, traktowanie ludzi jak rzeczy. Ale także problemy językowe, zwłaszcza nieużywanie formy ja.
kiedy chciała taka osoba powiedzieć, ja chcę pić, mówiła, chcesz pić. Czyli mówienie jakby w nie swojej formie. Opóźniony rozwój mowy, ale także zachowania rytualne i obsesyjne, które są takie bardzo charakterystyczne. Osoby te bardzo często wymuszały wręcz na innych stosowanie pewnych rytuałów, czyli wykonywanie określonych czynności w ten sam sposób, w tym samym czasie, w tej samej przestrzeni. To przywiązanie do rytuałów jest taką cechą charakterystyczną właśnie osób ze spektrum autyzmu. Kiedy Leo Kanner umiera w 1981 roku, autyzm jest już uznany jako osobna, pełnoprawna jednostka chorobowa. Stało się to oczywiście za sprawą klasyfikacji DSM, stało się to za sprawą Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które w swojej klasyfikacji DSM-3 wprowadziło pojęcie autyzmu wczesnodziecięcego. I opisało oczywiście pewne objawy, które muszą wystąpić, dokładnie 6 takich objawów, które muszą wystąpić, aby można było uznać, że dziecko jest autystyczne. A rewizja tej kwalifikacji w 1987 roku, czyli DSM-3R, wprowadziła zamiast autyzmu wczesnodziecięcego pojęcie zaburzeń autystycznych. I w tej klasyfikacji już został powiększony jakby ten repertuar objawów i dziecko musiało przejawiać 8 z 16 objawów, które były sklasyfikowane w trzech takich grupach, kategoriach objawów, a mianowicie interakcji społecznej, werbalnej i niewerbalnej komunikacji, wyobraźni oraz wyobraźni, a także zainteresowań i aktywności. W 1994 roku klasyfikacja DSM-4 wprowadziła pojęcie spektrum zaburzeń autystycznych, w poczet których zaliczyła zaburzenia autystyczne zespół Aspergera, czy też inne całościowe zaburzenia niezdiagnozowane inaczej. I kolejna rewizja tejże klasyfikacja DSM-5, obecnie obowiązująca z 2013 roku, zrezygnowała z wyróżniania tych poszczególnych jednostek, zostawiła właśnie ten taki parasol, spektrum zaburzeń autystycznych, w skład których wchodzą różne symptomy i objawy, natomiast jakby przypisała temu różne poziomy, 3 poziomy funkcjonowania, trudności funkcjonowania. Natomiast nie ma już właśnie w tej klasyfikacji wyszczególnionych tych poszczególnych jednostek, takich jak zespół Aspergera czy autyzm wczesnodziecięcy, co z kolei nadal funkcjonuje w klasyfikacji, międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń ICD-10, która jest klasyfikacją obowiązującą w Polsce. Na niej opiera się diagnostyka medyczna i zgodnie z nią są diagnozowane poszczególne zespoły zaburzeń. Całościowe zaburzenia rozwoju, bo tak klasyfikacja ICD-10 określa zaburzenia autystyczne, zawierają autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Retta, zaburzenia hiperkinetyczne i towarzyszące im upośledzenie umysłowe i ruchy stereotypowe, a także zespół Aspergera, inne całościowe zaburzenia rozwoju, czy też całościowe zaburzenia nieokreślone. Natomiast w przypadku DSM-5 zostaje tylko to sformułowanie spektrum zaburzeń autystycznych. Ponieważ w Polsce opieramy się na klasyfikacji ICD-10, pozwoliłam sobie przytoczyć definiowanie autyzmu dziecięcego i zespołu Aspergera, o których głównie dzisiaj tutaj mówimy, jak one są właśnie definiowane. Autyzm dziecięcy według ICD-10 to całościowe zaburzenie rozwoju przy zaburzonym lub nieprawidłowym rozwoju dzieci przed 3 rokiem życia oraz upośledzeniu w sferach interakcji społecznych, komunikacji i zachowania. Natomiast zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwoju przy zaburzeniach w sferze komunikacji, umiejętności społecznych, sferze ruchowej, a także nietypowe reakcje zmysłowe, ale z kolei przy braku opóźnienia
upośledzenia ogólnego rozwoju języka i funkcji języka i funkcji poznawczych. To, co jest bardzo ważne też, to żeby spróbować też odpowiedzieć na pytanie, jakie są przyczyny powstawania autyzmu. I tutaj też naukowcy cały czas się spierają o to, co powoduje autyzm. Różne są teorie i mimo licznych badań nadal nie ma jednej wspólnej teorii, która wyjaśnia powstanie autyzmu. Jedną z takich pierwszych teorii, na szczęście obaloną, była teoria zimnej matki, która winą za powstałe zaburzenia obarczała właśnie matkę i jej brak przywiązania i brak emocjonalnego zaangażowania, a także odrzucenie dziecka na etapie noworodkowym, co powodowało według zwolenników tej teorii właśnie cechy autystyczne u dziecka. Tak jak mówię, na szczęście ta teoria została obalona, nie jest zgodna z prawdą, z rzeczywistością, aczkolwiek po dzień dzisiejszy zdarzają się sytuacje, że matka właśnie jest obarczana za chorobę swojego dziecka. Badania dowodzą temu, że u niektórych dzieci źródłem zaburzeń mogą być geny, jednak zgodnie tutaj naukowcy twierdzą, że nie jest to jeden gen, który jest zepsuty, ale jest to zespół genów. Najnowsze wyniki badań z kolei wskazują również, że geny zwiększają ryzyko wystąpienia autyzmu, ale dopiero właśnie skojarzone z czynnikami środowiskowymi powodują wystąpienie tego autyzmu. Wiele zaburzeń powstałych w okresie ciąży, w okresie porodu oraz takich właśnie środowiskowych czynników wpływa na układ odpornościowy danego dziecka i przez to uwalnianie przeciwciał, które powodują przewlekły stan zapalny mózgu. Badania, które były prowadzone zarówno w Ameryce, jak i w krajach Europy Zachodniej, pokazują, że zarówno te, które były na dzieciach żyjących, jak i te, które były przeprowadzone autopsje, dzieci pokazują, że mózgi dzieci autystycznych były w stanie nieustającego zapalenia, zarówno podkorowego, jak i korowego. W związku z tym rzeczywiście różne są czynniki, które mogą zadziałać i mogą wywołać autyzm. Oczywiście są jeszcze inne teorie, które nawiązują do szczepień, które nawiązują do diet, ale myślę, że to możemy sobie jakby podarować. Diagnoza i co dalej, tak? Co daje nam diagnoza? Co daje nam samo określenie, że dziecko jest dzieckiem ze spektrum autyzmu? Żeby mówić o tym, co nam daje diagnoza, należałoby wyjść od tego, jaki jest system diagnozy i w jaki sposób diagnozujemy właśnie autyzm. Nie ma jednego badania, które określa, że dziecko jest autystyczne, czy też nie. Diagnoza jest takim procesem, który jest długotrwały i wymaga naprawdę rzetelnej wiedzy, dużego doświadczenia i takiej dużej wiedzy diagnostów, którzy na których składają się zespół interdyscyplinarny, zarówno psychiatra, pediatra, logopeda, pedagog specjalny czy psycholog, którzy dzięki swojej wiedzy mogą taką diagnozę, która jest diagnozą długotrwałą, przeprowadzić. Przede wszystkim takim najważniejszym elementem w diagnozie jest wywiad z rodzicami, ale też obserwacja dziecka i bardzo często też prosi się o analizę dodatkowych źródeł. Jeśli to jest na etapie szkoły, to można prosić opinię nauczyciela, można prosić rodziców o udostępnienie filmów, które nakręcają w takim życiu codziennym z dzieckiem, żeby móc zaobserwować naturalne reakcje dziecka. Spektrum autyzmu diagnozowane jest u jednego na sto dzieci. Najczęściej taką diagnozę wykonuje się pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia, chociaż tak jak też Państwo widzą na slajdzie,
pewne pierwsze symptomy autyzmu pojawiały się tak naprawdę w bardzo wczesnym dzieciństwie, natomiast przed 3 rokiem życia one są już rzeczywiście bardzo widoczne i można spokojnie dokonać rzetelnej diagnozy. I mimo tego, że tak jak wspomniałam, autyzm najczęściej jest diagnozowany pomiędzy 2 a 3 rokiem życia, to zdarza się, że może być diagnozowany również na późniejszym etapie i u nastolatków, a także u osób dorosłych, o czym też powiem na kolejnym naszym spotkaniu, na kolejnym webinarze, który będzie dotyczył właśnie dorosłości osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Dodatkowo, jeśli chodzi o diagnozę, też bardzo ważnym czynnikiem jest wykluczenie pewnych zaburzeń, które mogą powodować te zachowania, które też często są przypisywane spektrum autyzmu. A mianowicie wykonywane jest badanie słuchu, badanie wzroku, żeby móc właśnie sprawdzić, czy dziecko dobrze słyszy i dobrze widzi, czy jego wycofanie, czy jego niesłuchanie wynika właśnie z cech autystycznych, czy to jest problem innej natury. To, co jest też bardzo ważne, to to, co się dzieje potem, po diagnozie, tak? Nie będę tutaj zagłębiać się w diagnozę, bo nie to jest tematem naszych dzisiejszych rozważań i mówić o specjalnych czy testach, które się przeprowadza, czy to na podstawie ADOS-2, czy monachijskiej skali, czy innych, to nie na dzisiejszy dzień. Natomiast warto się skupić na tym, co się dzieje w momencie, kiedy już ta diagnoza upada. I tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ostatnie lata w Polsce, na świecie, ale też właśnie w Polsce, przyniosły bardzo duży rozwój różnych form wsparcia, pomocy, edukacji osób z niepełnosprawnościami, w tym również dla osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. I można powiedzieć, że sytuacja zdecydowanie uległa poprawie. Co nie oznacza oczywiście, że jest idealna. Nie oznacza to, że osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych mają się świetnie i nic nie ma więcej do zrobienia. Chociaż jak patrzymy na spotkanie z Danielem Tamentem, to rzeczywiście widzimy postać człowieka, który jest bardzo szczęśliwy i zadowolony ze swojego życia. Ale ta sytuacja nie zawsze tak wygląda. W zależności od tego, jak dziecko funkcjonuje, jaki jest poziom jego funkcjonowania, jaki ma właśnie wachlarz tych symptomów i objawów, tak też będzie wyglądało jego życie w dużym stopniu. I to, co powiedziałam, dziecko po dokonaniu diagnozy i po uzyskaniu orzeczenia o tym, że posiada zaburzenia ze spektrum autyzmu, może liczyć na różne formy wsparcia i dzieciństwo i młodość jest dosyć dobrze zaopiekowana, jeśli chodzi o polski system wsparcia i edukacji, począwszy od systemu diagnozy, który jest zdecydowanie lepszy niż był kiedyś. A mimo że diagnoza jest trudna i długotrwała, to jednak jest i są takie możliwości. Są możliwości skorzystania z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Są możliwości korzystania ze specjalnych placówek diagnostycznych dedykowanych osobom ze spektrum zaburzeń autystycznych. Są specjalne terapeutyczne punkty przedszkolne czy terapeutyczne przedszkola, które spełniają oczekiwania, są w stanie sprostać potrzebom, jakie właśnie stoją przed osobami pracującymi z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych. Są specjalne ośrodki, które są dedykowane właśnie tej grupie dzieci. Oczywiście nie wszystkie rozwiązania są rozwiązaniami systemowymi. Bardzo dużo inicjatyw wychodzi oddolnie. Wiele placówek, wiele szkół powstaje właśnie w zetknięciu się z taką potrzebą na przykład rodziców, którzy szukają najlepszego miejsca dla własnego dziecka, a czasami takie miejsce po prostu muszą stworzyć. Natomiast tych możliwości form wsparcia jest rzeczywiście coraz więcej. I świadomość autyzmu może właśnie ze względu na to, że jest taka trochę panująca moda, jak to niektórzy mówią,
chociaż naukowcy uważają, że to nie moda na autyzm, a raczej, chociaż panuje też takie przekonanie, że jest epidemia autyzmu, co w dzisiejszych czasach już samo sformułowanie epidemia niezbyt dobrze nam się kojarzy, ale naukowcy uważają, że to nie epidemia autyzmu, a epidemia diagnoz autystycznych, które rzeczywiście w ostatnich latach, których rzeczywiście liczba w ostatnich latach bardzo znacznie wzrosła. Dzieje się tak może po pierwsze ze względu na to, że ten system diagnostyczny jest lepszy, łatwiej nam o diagnozę, o rzetelną diagnozę, a może też ze względu na to, że w systemie edukacji uczniowie ze spektrum zaburzeń autystycznych dostają dodatkową subwencję, która jest najwyższą właśnie z tytułu spektrum zaburzeń autystycznych. Jest to dodatek subwencji P7, waga P7, która jest przeliczana 9,5 raza podstawowej subwencji, więc proszę sobie to przeliczyć i jest to dosyć wysoka waga subwencji. I rzeczywiście ta moda, jak to już wcześniej powiedziałam, też powoduje, że jest coraz większa świadomość autyzmu i to jest na plus. Co nie oznacza, że jest świadomość rzeczywistych potrzeb i rzeczywistych możliwości i realnego takiego rzeczywistego funkcjonowania osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Większość osób wie, że coś takiego istnieje, ale nie wszystkie osoby też wiedzą, że te osoby mają tak szeroki wachlarz zachowań i z czego te zachowania wynikają. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to to, że możliwości wsparcia i edukacji są coraz większe i osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2017 roku w sprawie organizowania warunków kształcenia, wychowania, opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem, również wspomina o tym, że uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, mogą uczyć się we wszystkich typach szkół, czyli w szkołach, przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, w szkołach integracyjnych, przedszkolach i szkołach integracyjnych, a także w szkołach specjalnych. O ile placówki specjalne są rzeczywiście dostosowane do potrzeb osób o tym konkretnym rodzaju niepełnosprawności, posiadają wysoce wykwalifikowaną kadrę, przystosowane przestrzenie, odpowiednie metody pracy, odpowiednie środki dydaktyczne, odpowiednie podejście. Tak w przypadku szkół integracyjnych i szkół ogólnodostępnych nie zawsze ta sytuacja wygląda dobrze. Mamy obecnie w Polsce tendencję do edukacji włączającej i coraz więcej dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych pobiera edukację właśnie w placówkach kształcenia ogólnodostępnego, w placówkach mainstreamowych, które nie zawsze są w stanie sprostać oczekiwaniom właśnie osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych. Często osoby te są spychane gdzieś na margines klasy, często są wyalienowane, często to włączenie polega tylko i wyłącznie na tym, że są częścią, że są jakby częścią klasy, ale w trakcie zajęć, ale niekoniecznie są rzeczywistą częścią tej grupy klasowej, do której przynależą. Jest niska świadomość nadal zachowań, raczej przyczyn zachowań, trudnych zachowań dzieci autystycznych przez zrozumienia przez rówieśników, ale także i przez nauczycieli. Potrzeba jest naprawdę dużej zmiany mentalności i przede wszystkim wielu szkoleń na temat tego, jak dziecko ze spektrum zaburzeń autystycznych postrzega świat, jak go pojmuje, jakie są style jego poznawania, z czego wynikają jego trudne zachowania. To, co też ważne, to niezależnie od tego, do jakiej placówki dziecko trafi,
to placówki te mają obowiązek realizowania kilku ważnych rzeczy, a mianowicie realizacji zaleceń, które są zawarte w podstawie programowej, przepraszam, które są zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, powinny być dostosowane do potrzeb swoich uczniów, czyli powinny stwarzać odpowiednie warunki pracy, odpowiednie przestrzenie. W przypadku dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych jest to o tyle ważne, że często u tych dzieciaków występują nadwrażliwości na różne bodźce. A wiemy dobrze, że szkoły, zwłaszcza szkoły podstawowe, są szkołami kolorowymi, w których bodźców wzrokowych, słuchowych możemy spotkać nadmiar, bo są kolorowe właśnie ze względu na pracę dzieci, na różne gazetki szkolne, czy też różne plansze, które mają demonstrować właśnie różne materiały, które są prezentowane podczas zajęć. A więc rzeczywiście te warunki muszą też sprostać potrzebom ucznia ze spektrum zaburzeń autystycznych, który czasami potrzebuje też wyciszenia. Prowadziliśmy ostatnio badania wśród wielu polskich szkół do projektu ministerialnego, w ramach którego prowadziliśmy badania, zgłosiło się 2658 szkół, z czego 40 objęliśmy takim szczegółowym badaniem. I podczas tego badania okazało się, że wiele szkół wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i próbują właśnie organizować te przestrzenie w taki sposób, żeby mogły też być dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. A mianowicie wiele szkół organizuje właśnie takie miejsca wyciszeń, różnie to jest nazywane, pokoje wyciszeń, kąciki wyciszeń, które są miejscami, gdzie dziecko w momencie napływu tych bodźców może skorzystać i wyciszyć swoje właśnie już nadszargane, delikatnie przebodźcowany organizm. Placówki te powinny też zapewniać oczywiście specjalistyczne zajęcia, które również są zalecane właśnie w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Powinny też integrować dzieci niepełnosprawne, w tym dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych, z rówieśnikami. I myślę, że w przypadku właśnie szkół ogólnodostępnych tutaj jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Ale też przygotować uczniów do samodzielności w dorosłym życiu. Jak to wygląda w rzeczywistości, to myślę, że też jest bardzo zależne od właśnie poszczególnych placówek i tego, jak podchodzą do dziecka, ale też od samego dziecka i jego poziomu funkcjonowania. Te placówki powinny zwracać uwagę na to, jak funkcjonuje, w jaki sposób myśli i postrzega dziecko ze spektrum zaburzeń autystycznych. Ten styl myślenia nieco odbiega od tego, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Ze względu na specyficzną sieć połączeń synaptycznych, dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych przetwarzają informacje właśnie w inny sposób niż my. To, co jest bardzo ważne, to myślą obrazami, my myślimy słowami, dzieci autystyczne myślą obrazami. Często też występuje u nich takie zjawisko synestezji, o której mówił też w poprzednich webinarach Daniel Tament. Synestezja to nie tylko myślenie obrazami, ale to myślenie zmysłami, również innymi. Czyli na przykład zamiast słowom przypisywane są smaki, przypisywane są zapachy, obrazy. Dziecko autystyczne myśli od szczegółu do ogółu. I to jest ważna informacja w edukacji, ponieważ generalizacja rzeczywiście nie jest z czymś, z czym dziecko się rodzi i my się musimy tego nauczyć. Dziecko neuronormatywne, kiedy widzi jednego psa, drugiego psa, trzeciego psa, wyciąga wspólne cechy i nadaje tym psom kategorię psa. Tak? Natomiast dziecko autystyczne, kiedy widzi psa białego, psa czarnego, to w jego umyśle powstają
zostają zapamiętane dwa odrębne obiekty. Nie jest w stanie w taki łatwy sposób wyciągnąć wspólnych cech i nadać im kategorii pies. To, co jest też ważne, kolejny przykład. Jeśli dziecko neuronormatywne nauczy się przechodzić przez pasy koło swojego domu, to będzie potrafiło te same zasady przenieść na inne pasy w innym dowolnym miejscu w mieście. Natomiast dziecko autystyczne, kiedy pozna zasady funkcjonowania, przechodzenia przez pasy na jednej ulicy, to będzie to sytuacja jednostkowa, natomiast nie będzie w stanie przenieść tej wiedzy na inne pasy w innym miejscu miasta, na innej ulicy. To bardzo ważne informacje dla osób, które edukują dzieci autystyczne. Ważne jest też to, żeby pamiętać, że lepiej dzieci autystyczne odbierają bodźce wzrokowe, aniżeli słuchowe. I rzeczywiście styl poznawczy dzieci autystycznych w dużym stopniu bazuje właśnie na bodźcach wzrokowych. Temple Gardin, która była badana techniką obrazowania włókien nerwowych wysokiej rozdzielczości, okazało się, że to badanie pokazało, że jej droga wzrokowa jest 400% większa w mózgu, aniżeli takiego przeciętnego człowieka z grupy kontrolnej. I to dowodzi właśnie temu, dlaczego ma tak genialną pamięć wzrokową, wręcz wybitną pamięć wzrokową. Z kolei jej krótka droga słuchowa uznawana jest za nią za powód do trudności, jakie miała w dzieciństwie z nabywaniem mowy. Zatem jeśli mamy dziecko autystyczne, dobrze jest wykorzystywać właśnie tą drogę wzrokową, aniżeli słuchową, do tego, żeby wprowadzać nowe elementy. Brak myślenia przyczynowo-skutkowego, które często powoduje, że dzieci autystyczne sięgają po różne trudne, ryzykowne zachowania. Rozumienie komunikatów jest bardzo dosłowne. Jeśli nauczyciel powie, skocz na jednej nodze po gąbkę, zmoczyć gąbkę, to dziecko autystyczne zapyta, na której nodze? Jeśli zapytamy dziecko autystyczne, czy masz zegarek, to odpowie, tak mam. Albo nie, nie mam, ale nie powie nam, która jest godzina. Więc rzeczywiście myślenie dzieci autystycznych jest bardzo dosłowne. To, co jest też ważne, to dziecko nie rozumie żartów, nie rozumie sarkazmu, nie rozumie ironii. I tutaj też, jeśli nauczyciel na przykład użyje takiego określenia ironicznego, na przykład, no wspaniale, znowu nie odrobiłeś pracy domowej. Dziecko autystyczne zaczyna być zdezorientowane, ponieważ są dwa sprzeczne komunikaty. Wspaniale, czyli dobrze, i nie odrobiłeś, czyli nie wykonałeś zadania, co nie jest niczym dobrym. Dlatego trzeba precyzować wypowiedzi dość dokładnie. Przestrzeganie zasad to jest coś, co jest bardzo ważne i tego dzieci autystyczne bardzo, bardzo pilnują. W każdym obszarze i dokładnie odnosząc to do różnych sytuacji. Na przykład, jeśli nauczyciel powie, podaj zeszyt, to może usłyszeć od dziecka autystycznego, mówi się proszę. Całkiem słusznie, bo taką zasadę został nauczony. Jeśli zasada ciszy nocnej obowiązuje od 22 do godziny 7, to obowiązuje wszystkich członków społeczności, w tym również psy. A więc to są takie elementy, na które musimy zwracać uwagę, mając do czynienia właśnie z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych. Nadmierna szczerość. Dzieci nie potrafią kłamać, więc możemy usłyszeć prawdę o sobie. Jeśli ktoś jest gruby, to usłyszy, że jest gruby. Jeśli ktoś jest nieładnie pachnący, to usłyszy, że śmierdzi. Ta dosłowność bywa bardzo trudna w akceptowaniu przez otoczenie, zwłaszcza na etapie właśnie szkoły przez rówieśników, którzy nie potrafią tego zrozumieć, skąd wynika ta dosłowność i ta nadmierna szczerość.
Zdarza się u dzieci wysoko funkcjonujących mowa małego profesorka, tak zwana, czyli dziecko, które jest wysoko funkcjonujące i zainteresowane jakimś tematem, ma tak wysoko rozwiniętą mowę, że przewyższa mowę dzieci w swoim wieku, a nawet przewyższa dorosłych. Używa jej nieadekwatnie do swojego wieku. Szczególne uzdolnienia, wysepki talentów, czego dowód mieliśmy na poprzednich webinarach, czyli osoby nazywane sawantami. Echolalie, czyli takie powtarzanie słów, powtarzanie całych zdań, mogą być natychmiastowe, mogą być odroczone, które polegają na tym, że dziecko, kiedy usłyszy jakieś sformułowanie, to je powtarza. Może to służyć albo lepszemu zrozumieniu, albo podkreśleniu czegoś, albo zwróceniu uwagi, albo właśnie pokazaniu, że nie rozumie. Echolalie odroczone mogą być nawet o kilka dni, o kilka tygodni, a nawet miesięcy, a nawet też lat. Mogą to być cytaty z filmu, mogą to być przytoczone jakieś fragmenty rozmów, czy też fragmenty, teksty z reklam. Zachowania stereotypowe. Machanie rękami, klaskanie, kręcenie się, wprowadzanie przedmiotów w ruch wirowy, huśtanie się, kołysanie. To są takie zachowania stereotypowe, tak zwane stimy, które powodują samoautoregulację danej osoby. Czynności rutynowe. Rutyna jest drugim imieniem osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. I każda zmiana rutyny, każda zmiana może powodować u nich lęk, obawę, wycofanie, a nawet czasami ataki agresji. To o tym też warto pamiętać. Kiedy dziecko autystyczne przyzwyczajone jest do jednego nauczyciela w klasie i do swojego zespołu klasowego i nagle przychodzi inny nauczyciel i nie ma tego, który był na co dzień, może to spowodować u niego właśnie lęk, obawę, wycofanie i atak agresji. Niekontrolowany śmiech to również pojawia się czasami w dwóch sytuacjach, albo nadmiernej radości, albo też w sytuacjach stresowych, kiedy dziecko nie radzi sobie z oczekiwaniami, jakie są mu stawiane. Używanie przedmiotów bez świadomości ich właściwego zastosowania, czyli wtedy, kiedy dziecko nie jest w stanie, które wykorzystuje przedmioty nieadekwatnie do tego, do czego są przeznaczone. I to, co jest też ważne, to ważne jest, żeby skupiać się na pozytywnych stronach dziecka, żeby kształtować pozytywne i pożądane zachowania, to trzeba je wzmacniać. Jeśli widzimy, że dziecko zrobiło coś dobrego, to nie przemilczajmy tego. My mamy tendencję do tego, żeby dostrzegać to, co jest negatywne, to, co zostało źle zrobione, ale jak widzimy, że coś zostało zrobione dobrze, to po prostu traktujemy jako coś normalnego. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych, bardzo ważne, żeby podkreślać to, że zrobiły to dobrze, chwalić. Dzięki temu wzmacniamy te zachowania, które są pożądane. Zachęcajmy dzieci, by wyrażały potrzeby nie tylko za pomocą zachowania, ale też za pomocą języka, z którym często mają problemy. Jeśli wiemy, że nie jesteśmy w stanie wyegzekwować określonego polecenia, to go nie zadajmy. Mówię tutaj o takich sytuacjach, gdzie dziecku zajmuje dużo czasu wykonanie jakiejś czynności, a my nie mamy tego czasu i wymagamy, żeby to zrobiło. Niestety to na przykład zawiązywanie butów, kiedy spieszymy się do pracy. To spowoduje po pierwsze niewykonanie czynności, po drugie atak agresji, po drugie niechęć do wykonywania tej czynności w przyszłości. Korzystajmy, jeśli tylko możemy, właśnie z tej drogi wzrokowej. Kiedy tylko to możliwe, przy uczeniu się stosujmy obrazki. Jeśli chcemy nauczyć jakąś nową czynność, to stosujmy właśnie takie historyjki obrazkowe, które zademonstrują, co po kolei należy zrobić. Kiedy dziecko zaczyna wpadać właśnie w złość, w frustrację, to nie starajmy się używać zbyt dużo słów. Starajmy się opanować go krótkimi komunikatami, uspokój się, a potem wrócić do rozmowy, jak już się uspokoi. W ataku furii dziecko nie przyjmuje słów, nie słyszy tych słów, więc tak naprawdę rozmowa będzie bezcelowa.
Ważne jest też, żeby trzymać się jednej formy, czyli konkretów. Podaj mi łyżkę, ewentualnie proszę, a nie czy mógłbyś podać mi łyżkę, kiedy odpowiedź może być tak, mógłbym, ale nie uzyskamy tego, co chcemy. Ważne jest też, żeby pamiętać o tym, że wszystko, czego uczymy, musi być kontynuowane, czyli ćwiczymy zarówno te czynności, które już były wykonywane, ale też nowe czynności. I bardzo ważna w pracy z dzieckiem autystycznym jest konsekwencja i przewidywalność. Jeśli chcemy wprowadzić jakąś czynność, jeśli chcemy wprowadzić jakąś zmianę, to spróbujmy dziecko do tego przygotować, spróbujmy mu zapowiedzieć, co będzie robione. To jest taka uwaga, taka sugestia zarówno dla nauczycieli, jak i nauczycieli akademickich. Na koniec chciałabym też zaprezentować dwa takie cytaty, które też bardzo dobrze obrazują, jak myśli, jak postrzega rzeczywistość właśnie osoba z spektrum zaburzeń autystycznym. Są to dwa cytaty z książki Shora. Jako małe dziecko nie całowałem taty. Nie dawałem sobie rady z kawowym zapachem jego oddechu i szorstkością jego brody. Chcąc mi pomóc, moja mama pytała się, czy coś jest nie tak? Jeśli możesz nam powiedzieć, będziemy mogli to naprawić. Ale nie mogłem znaleźć słów, by jej wytłumaczyć. I drugi cytat. Mama spędzała również dużo czasu rozmawiając i bawiąc się ze mną. Chociaż wydawało się, iż nie mam świadomości jej obecności, kontynuowała swoje próby wiedząc, iż w jakiś sposób jej poczynania są dla mnie korzystne. Przynosiło to skutki, gdyż powoli dopuszczałem ją do swojego świata. Funkcjonowanie osób ze spektrum zaburzeń autystycznych jest bardzo zróżnicowane. Od tych skrajnych, wyalienowanych, zamkniętych w sobie, po te, które są bardzo aktywne zawodowo, aktywne interpersonalnie, aktywne społecznie. Najważniejsze jest to, żeby pamiętać o tym, że każde dziecko autystyczne jest inne. Każda osoba ze spektrum zaburzeń autystycznych może prezentować inny repertuar symptomów i trudności. Dziękuję Państwu bardzo. Jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli będą jakieś pytania, to zachęcam.